Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jeżeli się zastanawiasz, czy śpisz z swoim wrogiem politycznym, no to chyba nie jesteś odosobniony czy odosobniona. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jeżeli nienawidzisz, czujesz wstręt czy obrzydzenie do spojrzenia na świat czy pozycji politycznej, no to niestety nie jesteś odosobniony czy odosobniona. Wszyscy, dużo ludzi ma właśnie to, że mieszka pod jednym dachem z osobą, która ma dokładnie przeciwne spojrzenie na świat. No, czy jest to dziwne? No nie jest to dziwne. Kobiety ogólnie rzecz biorąc, no to są bardziej takie, no z punktu widzenia politycznego dzisiejszego, no socjalistkami, no bo socjalizm obiecuje bezpieczeństwo dla rodziny, dla życia, dla pracy, dla jedzenia, dla mieszkania. Obiecuje te wszystkie rzeczy, które w zasadzie są utopijne, no bo to wszystko, te rzeczy materialne, które socjalizm obiecuje, no to muszą skądś przyjść. No i te rzeczy materialne, no to muszą być wyprodukowane, wypracowane, zarobione, zbudowane, oszczędzone i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko przychodzi w zasadzie z pracy, z inicjatywy. Socjalizm, no to jest bardziej dzielenie, a konserwatyzm to jest bardziej produkowanie. Jeżeli się dużo naprodukuje, no to jest co się dzielić. Socjalizm proponuje dzielenie tego, co jest na dzień dzisiejszy. To tak było, jest i będzie. Socjaliści przychodzą, mówią, popatrzcie, tam jest tak dużo, trzeba to podzielić. No problem jest taki, że wszystko jest dobrze, tylko że na długo nie starcza. Te dzielenie na długo nie starcza. Jeżeli się zabije motywację ludzi pracujących i rozdzieli to, co ma. No ale kobiety ogólnie no rodzą, tak? Facet nie może rodzić, facet może się przyczynić do zapłodnienia, no jeżeli jest w miarę tam uczciwy i ma jakąś odpowiedzialność, no to kobiecie zapewni swoim dzieciom życie i przyszłość, no ale państwo opiekuje się kobietami, które z jakichś powodów zostają samotnymi matkami. No, kiedyś to opiekowało się wdowami, no a teraz opiekuje się, no w Ameryce 80% murzyńskich dzieci, no to nie ma ojca, no bo państwo tak się zaczęło opiekować, że kobietom bardziej się opłaca opiekowanie przez państwo niż facetom. Także to kobiety. No, drugą stroną socjalizmu, no to jest też ludzie, którzy pracują w budżetówce, czyli nauczyciele, pielęgniarki, w gazetach, w telewizji. No oni wszyscy, dla nich to jest, jeżeli państwo tam bierze podatki od wszystkich, a oni są w tej grupie 20%, zarządzających społeczeństwem, no to oni uwielbiają, tak? Wojsko jest bardziej takie, można powiedzieć, socjalistyczne, policja jest socjalistyczna, urzędnicy w ratuszu i tak dalej, i tak dalej. No ale wracając do sytuacji, kiedy ludzie śpią ze sobą i nienawidzą i czują obrzydzenie do sytuacji politycznej, żony mówią mężom, jak idą na party, żeby mężowie się nie odzywali politycznie, faceci się denerwują, ludzie idą, ktoś idzie do teścia, który ma drugą żonę, no i wtedy pokłóci się z drugą żoną swojego teścia, zabiera córkę właśnie tego teścia, no i rodzina się nie odzywa przez długie miesiące czy lata. Ludzie idą na jakieś inne imprezy, brat z siostrą, wujo, no wszyscy, no rodzina nawet rodzeństwo się kłócą. No i to jest straszne, że po prostu ludzie się są w stanie tak podniecić. No i jest coraz gorzej i coraz cięższe jest to
jak egzystować, jak żyć. Ludzie po prostu są w stanie wyjąć siekierę i zadziałać najbliższego człowieka. No ale co robić? Co robić, kiedy to jest rodzina, kiedy to są przyjaciele, kiedy to są znajomi? Wszyscy mają taką potrzebę wypowiedzenia się politycznie, tak? No ale musimy żyć jakoś pokojowo, jakoś te swoje opinie, no to trzeba jednak przyhamować trochę, przytemperować, nawet jeżeli opinie, te przeciwne opinie doprowadzają nas do wściekłości. Tak jak wspominałem, dużo jest demokratów i republikanów w Ameryce. Ludzie będą szli głosować i żona głosuje na socjalistów, mąż głosuje na republikanów. No bo dlatego, że faceci no to są bardziej prężni, tak? Są bardziej jacyś czują, że mają tą swoją przebojowość. No jeżeli osiągną jakiś tam sukces, no to nie chcą się dzielić z tym, co wypracują, tylko dlatego, że ludzie mniej prężni, czy no ludzie pokrzywdzeni, czy inwalidzi, no to wiadomo, oni tam te 2, 3 czy 5%, no to państwo powinno pomagać. No ale wielu ludzi nie pracuje po 40, 50, 60 godzin tygodniowo, no i ma pretensje do tych, którzy materialnie stoją lepiej, czy pod względem wykształcenia stoją lepiej i tak dalej, i tak dalej. Także, no, dlaczego to nas wszystko tak denerwuje, jeżeli ci ludzie, z którymi śpimy, których kochamy, z którymi mieszkamy pod jednym dachem, czy idziemy powiedzmy odwiedzić rodziców, czy teściów, czy imieniny, urodziny, czy cokolwiek. Dlaczego to nas tak strasznie denerwuje, że oni mają inny punkt widzenia? No dlatego, że to ta różnica i cała ta niezgoda, no to nie jest tylko o polityce, to w zasadzie to jest psychologia, tak? To jest bardziej psychologia i sami się zastanawiamy, dlaczego patrzymy na to samo i widzimy te rzeczy tak kompletnie inaczej. W psychoanalizie, to można powiedzieć, że są te sprawy oczywiste, no i są te sprawy ukryte. Te sprawy oczywiste, no to są wtedy, że kiedy się myśli o tym, o czym się mówi, tak? Mówi się o takich rzeczach, jak powiedzmy teraz z Bidenem, ten syn, który komputer został, czy z Trumpem, że on przekazuje te swoje wiadomości, czy informacje, czy ten ma taki przekaz dosyć prosty, no ale są też rzeczy takie ukryte, no i te rzeczy ukryte, no to jest to, że w sumie rozmawiamy o uczuciach. Także to są jednak te uczucia, no i te cała ta różnica i cała ta niezgoda doprowadza właśnie, że jest to zamieszanie, że jest to zdenerwowanie, że te uczucia do tego doprowadzają. Ludzie, no wszyscy mają jakieś takie marzenia czy fantazje o tym, że ten partner, mąż, żona to będą identyczni w każdej sprawie. No i teraz człowiek tak się zastanawia, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby to tak dramatycznie widzieć świat inaczej? No i to jest to, że no nie można doprowadzić do tego, żeby ludzie, którzy powiedzmy żyją, śpią w jednym łóżku, czy byli rodziną, żeby doprowadzali do ruiny. No, nie można tego poświęcić. Czy trzeba unikać rozmów politycznych? No, tak i nie, tak? W zależności z kim się rozmawia, jak się rozmawia, no i wiadomo, do czego doprowadza. Jeżeli
jeżeli doprowadzi to do kłótni, no to trzeba unikać. Trzeba unikać rozmowy. Jeżeli można mieć dyskusję dosyć taką cywilizowaną, bez podnoszenia głosów, no ale to jednak, żeby rozmawiać z kimś, kto ma inne zdanie, no to bardziej trzeba... To trzeba mniej mówić, a więcej słuchać, tak? No bo jeżeli się słucha, no to ma się nad tym kontrolę słuchania, no a nie ma się kontroli nad tym, co ta druga strona mówi, tak? Także jeżeli się słucha, no to i się za bardzo nie zgadza, no to można powiedzieć tak ogólnikowo, że no widzimy te sprawy inaczej, tak? Nie ma co tam się przekonywać. Trzeba jednak unikać, no trzeba chcieć unikać tej dyskusji i bitwy, tak? No bo ta bitwa jednak może doprowadzić politycznie no do dosyć, no wiadomo, to jest na straconej pozycji. To jest na straconej pozycji obydwie strony. I to nie jest to, że ta różnica i ta niezgoda sama w sobie, tylko że to jest, że ta bitwa, tak, że ta bitwa, że ta wojna, że ta kłótnia, to jest ważne, żeby z kimś, kogo się kocha, czy kogo się żyje z kimś, jeżeli ma ktoś taki po prostu płachtę na byka polityczną, no to po prostu nie rozmawiać na ten temat, nie zaczynać. To jest takie esencjonalne, żeby mieć tą swoją kontrolę nad tym i nie dać się sprowokować, no bo to zawsze można dopowiedzieć jeszcze jedno zdanie, jeszcze jeden argument, no ale cała ta relacja, cała ta sytuacja może się skończyć bardzo źle politycznie, a co z całym życiem. No jak to unikać, tak? Jak to unikać? Jeżeli ktoś zaczyna dyskusję polityczną, czy nawet zaczyna jakąś taką walkę ze szpileczkami, no to trzeba złapać ster we własne swoje ręce. No i nie, przede wszystkim no nie dać się przewalcować, tak? Jeżeli ktoś wbija szpilki nieustannie, i chce kogoś przewalcować, przejechać i zmiażdżyć, no to nie ma co siedzieć, tylko powiedzieć, to trzeba powiedzieć, nie, no nie ma co tego robić, tak? Nie ma tego co robić, znamy się, kochamy się, szanujemy się, jesteśmy, no jeżeli jest się urodziny, no to można powiedzieć, przyszliśmy po to, żeby porozmawiać o imieninach czy urodzinach, jeżeli żona, czy tam z żoną, czy z mężem się to rozmawia, no to można powiedzieć, no w każdej sytuacji można powiedzieć, nie ma co rozmawiać, bo to nie będzie owocne, tak, to nie będzie owocne, nie ma co tracić czasu, żeby walczyć, no zróbmy tak, że będzie przyjemność z tej okazji, gdzie jesteśmy, czy tam, w której jesteśmy. No ludzie w sumie powinni podziękować za to, tak? Więcej ludzi dojdzie do wniosku, że no, to dobrze, że wylała szklankę zimnej wody mnie na głowę, no bo to znowu by przyszło do jakiejś emocji, do gotowania i tak dalej. No bo większość ludzi zdaje sobie sprawę, że to nie jest to dosyć przyjemne. Nikt nie chce spędzić czasu krzycząc czy po prostu wrzeszczeć, a wyjść w czasie imprezy, czy tam w czasie imienin, czy urodzin, czy cokolwiek, no to nie jest to przyjemne. No i szczególnie, że to powoduje później lata niesnasek i są animozje i są niepotrzebne zgrzyty. Czy jest to możliwe zmienić czyjąś opinię? Czy jest to możliwe zmienić cudzą opinię? To można powiedzieć, że nie, jeszcze raz nie. Oczywiście, że ludzie zmieniają swój punkt widzenia i swoje myślenie, ale nie dlatego, że ty, czy ja, czy ktoś będzie próbował ich zmienić. To na pewno nie da rady.
Oni po prostu, ta druga strona, to się wścieka, jeżeli im powiemy w ten sposób, no daj mi ciebie oświecić, tak? Jeżeli pokażę ci, w którym kierunku jest, mylisz się. No i to jest coś, co to denerwuje ludzi. Oczywiście, że oni mogą, można powiedzieć, jakiś się ma punkt widzenia, no ale nie w sytuacjach zapalnych, tak? Jeżeli są sytuacje zapalne, no to nie ma co zaczynać. No i trzeba zaakceptować ten fakt, że ludzie po prostu nie zmienią zdania, bo mają swoje wytrenowane zdanie. No i tak samo jak i konserwatyści mają swoje zdanie. No ale co innego jest rozmawiać politycznie z grupą nieznajomych i starać się wprowadzić prawodawstwo czy jakieś przepisy. No a co innego jest, kiedy się żyje z tymi ludźmi, tak? Jeżeli się żyje z nimi pod jednym dachem, czy jeżeli się wychowało z rodzeństwem pod jednym dachem, czy ma się tych rodziców, teściów, czy tak dalej, no to trzeba unikać, trzeba tego jednak unikać. No ale co jeżeli ta druga strona jednak upycha, wypycha tą politykę, nawet jeżeli starasz się tego uniknąć. No jeżeli ktoś cały czas chce rozmawiać, no to można powiedzieć bardzo, bardzo prosto, bardzo szybko. No i można powiedzieć po prostu, no, można popatrzeć na tą sytuację z wielu punktów widzenia. No i każdy ma prawo do swojej opinii. No i wtedy po prostu zacząć rozmawiać o imieninach u wujka tam, Zdziśka tam ileś, czy kiedy się tam grało w pikuty, kiedy było się szczeniakiem, czy o pogodzie nawet, tak? No zmienić temat, no trzeba się zastanawiać o tym, żeby po prostu te relacje rodzinne czy znajomościowe zachować, zjeść ten obiad, porozmawiać, wypić wino, niż wciągać się w politykę, tak? To ludzie się zagotują. Ale coś się dzieje, jeżeli no każdy z nas jakoś tak prywatnie jest poirytowany, czy niezadowolony, że ktoś inny ma tą opinię. To nie jest jakieś takie nadzwyczajne, to ale trzeba sobie przypomnieć, że no martwimy się, czy kochamy, czy lubimy, czy mamy jakieś zobowiązania do tych ludzi blisko nas, czy znajomych. No i nie ma co sensu poświęcać ich, tak? Nie ma co ich poświęcać dla polityki, no bo to będzie przegrane. Jeżeli żyjemy w tych takich różnorodnych małżeństwach, no to trzeba jednak unikać tych kłótni, nie komentować, prosić o niekomentowanie, prosić o nie dawanie tych igiełek, po prostu zachować ten stan psychiczny, to jest warte. Unikanie takich rzeczy, no to ktoś może powiedzieć, że to jest hipokryzja, czy jakaś słabość, no ale to raczej to nie jest ani hipokryzja, ani słabość. Unikanie, no to jest bardziej mądrość, no i grzeczność i uprzejmość, tak, także, że to nie ma co się obawiać unikania. Jeżeli ktoś się martwi o naszych powiedzmy problemach, czy popiera nas, kiedy są jakieś tam sukcesy, no to jest najważniejsze przy tym wszystkim, tak? To jest najważniejsze przy tym wszystkim. No i najważniejsze jest, żeby jednak spędzić czas razem, no, szczególnie jeżeli się śpi w jednym łóżku, czy mieszka pod jednym dachem, czy ma się rodzinę, rodzeństwo i znajomych. Także bądźcie ostrożni. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka.
dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i pamiętaj, 3 listopada głosuj na konserwatystów, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na komunistów. Socjalizm, nie po to przyjechaliśmy wszyscy do Ameryki, żeby teraz wprowadzać socjalizm. Biden to jest jeden wielki bandzior, oszust, 50 lat w polityce, zawodowa czerwona świnia. Nie głosuj. Jesteś demokratą, nie idź na wybory. Jesteś demokratą, przepisz się na republikanina. Jesteś niezależny. Głosuj na republikanów. Jak jesteś republikaninem, wiesz co robić. Zdrowia!